Marian Witold Gombrowicz urodzony 4 sierpnia 1904 roku w Małoszycach, majątku 200 km od Warszawy. W wieku lat 12 rozpoczyna naukę w gimnazjum imienia świętego Stanisława Kostki, którą kontynuuje na wydziale prawa uniwersytetu warszawskiego. Odbiera dyplom magistra prawa 4 października 1927. Po spędzonych we Francji trwających do końca roku wakacjach, podejmuje pracę w warszawskim sądzie. W 1930 zostaje w tym sądzie aplikantem. Chce przenieść się do sądu do radomia, jednak zostaje odrzucony za popieranie Piłsudskiego, podczas gdy rozpatrujący byli jędekami, to skierowało go ku warszawskim kawiarniom literackim. Debiut literacki zalicza w wieku lat 29, to mam opowiadać pod tytułem Pamiętnik z okresu dojrzewania. W grudniu tego samego roku umiera jego ojciec, zaś Witold pisze swój pierwszy dramat, Iwona Księżniczka Burgunda, który zostaje opublikowany w 1938 w prestiżowym czasopiśmie Skamander. W roku 1937 ukazuje się Durkę, pierwsza powieść pióra Gombrowicza. Po wydaniu dramatu podróżuje do Włoch i Austrii. Początek roku 1939 spędza na pisaniu i publikowaniu w odcinkach powieści o Pętani, którą pisze pod pseudonimem Z. Niewieski. 29 lipca wypływa na inauguracyjny rejs do Argentyny transatlantykiem Chroby. Zostaje tam do roku 1963. Pierwsze lata na obczyźnie spędza w skrajnym ubóstwie. Halina Nowińska wspomina nawet, że przyszedł kiedyś do niej całkowicie blady, ponieważ nie jedł nic od dwóch dni. Innym razem przyszedł do znajomego Argentyńczyka z prośbą o jakikolwiek sweter na zimę, ponieważ kiedy zbiegał z trapu Chrobrego tuż zanim zaczął odpływać z powrotem do Polski, nie miał w walizce czegokolwiek, co byłoby ciepłe. Jednak nigdy nie skarżył się na swój los, nie starał się również przypodobać śmietance literackiej Buenos Aires, zarabia, ile może pisząc dla prasy emigracyjnej i lokalnej, jednocześnie ucząc się hiszpańskiego. Tak trwa jego życie aż do roku 1946, kiedy to z przyjaciółmi tłumaczy na hiszpański Ferdy durkę, która ukazuje się w miejscowym wydawnictwie dzięki wsparciu Cecilii de, de Benedetti, jednocześnie pracuje nad ślubem, który ma być kolejnym dramatem. Pod koniec kolejnego roku zaczyna pracę jako urzędnik w banko Polaków w w 1948 ukazuje się w tłumaczeniu wspólnym Gombrowicza i Alejandro Dramat ślub. Po trzech latach spokoju zaczyna współpracę z prowadzonym przez Jerzego Giedroycia Instytutem Literackim i Czasopismem Kultura z siedzibą w Masson-Lafitte pod Paryżem. Zaczyna wydawać po polsku, co umożliwia mu pozostanie pisarzem, a nie jedynie urzędnikiem w banku. Pierwsze wydanie w instytucie rozpoczyna serię Biblioteka Kultury, książką, w której został zawarty zarówno ślub, jak i transatlantyk. W tym samym roku Gombrowicz wypływa na szerokie wody literatury europejskiej, ponieważ François Bondy w czasopiśmie Prive. Recenzuje Ferdy durkę i publikuje fragmenty Transatlantyku. Połącznie 8 latach pracy w banku, a dwóch od publikacji we Francji odchodzi z banko Polako. Od tego czasu będzie utrzymywał się już tylko i wyłącznie z pracy pióra. Kolejne lata upływają pod znakiem publikacji w Europie i walki z cenzurą z przeprowadzką do Paryża w tle. Dokonało się to 24 kwietnia 1963 roku. Umiera na niewydolność oddechową dwa dni po lądowaniu człowieka na księżycu 24 lipca 1963. 1969 roku w swoim domu w Vence na południu Francji. W swojej literaturze Gombrowicz od samego początku zastanawiał się nad ludzkim bytem i tym, jak człowiek jest i jak postępuje w często abstrakcyjnych sytuacjach, które nie mają za zadanie w mojej opinii być przykładami, a raczej ramami teoretycznymi dla przeprowadzanego eksperymentu myślowego. Jego literatura jest okręcona wokół konfliktów, przeciwieństw. Witold jako syn rodziny mieszczańskiej dostrzegał wyraźny kontrast między sobą, a pozostałymi mieszkańcami majątku i wzajemną zależność. Pomiędzy bardzo relatywnymi stronami konfliktu. Bez niższości nie ma wyższości, jak również nie ma konfliktu między nimi, bez chęci odróżnienia się jednego od drugiego, połączonej z wzajemną tęsknotą za byciem tą drugą wartością. Uważał również, że uciekanie od swoich słabości nie powoduje, że one znikają. Był zwolennikiem podejścia dokładnie przeciwnego przyznania się przed sobą i wszystkimi, że się tę słabość czy wadę posiada. Zwracał w swojej literaturze uwagę na nieustające stawanie się człowieka w poszczególnych sytuacjach. Że życie jest pewną grą o ciągle na nowo ustalanych zasadach. W tych rozgrywkach, starciach z innymi, powstaje człowiek. Jednocześnie pod tymi maskami przybieranymi krótkotrwale na potrzeby gier, powstaje coś trwalszego. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, ewentualnie obejrzyj inne moje filmy, które właśnie wyświetlają się na ekranie.